Pani minister, Światowe Forum Miejskie to takie kolejne olbrzymie wydarzenie w swojej skali po forum klimatycznym, które kilka lat temu odbyło się również tutaj w Katowicach. Chciałbym na początku zapytać, jakie korzyści ma Polska i region Śląska z organizacji takiego forum i jakie korzyści też przewidujemy właśnie w przyszłym roku z tego, że do Polski raz, że zjadą ci wspomniani wcześniej myśliciele, naukowcy, eksperci, ale również politycy i jak to się przełoży w ogóle na naszą działalność, czy to rządową, czy samorządową, związaną z polityką miejską. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że organizacja Światowego Forum Miejskiego to ogromny prestiż dla naszego kraju, ale również dla miasta Katowice. To oprócz takich działań promocyjnych, gdzie możemy pokazać tą transformację miasta Katowic, ale też i całego regionu śląskiego, to na pewno te działania, które tak bardzo są potrzebne w dobie pandemii. Czyli po pierwsze, jest to spotkanie kilkunastu tysięcy osób z całego świata, więc te elementy, gdzie będziemy mogli zakwaterować osoby, gdzie będziemy mogli wesprzeć ten cały biznes turystyczny tutaj w tej chwili, te środki, które zostaną pozostawione, Śląsk przecież ma bardzo wiele rzeczy do pokazania, ma bardzo wiele możliwości, gdzie ten turysta może przyjechać, zostać na dłużej, może też przyjechać z całą rodziną, no ale to też to dziedzictwo, które chcemy pozostawić po WUF-ie. Nie chcemy, żeby Światowe Forum Miejskie było tylko ogromną konferencją skupiającą kilkanaście tysięcy osób, ale chcemy, żeby zostało dziedzictwo, czyli żeby zostało coś, co będzie mogło być wykorzystywane później dalej, tak jak miało to miejsce w przypadku Malezji czy Abu Dhabi. Chcemy, żeby powstał taki dokument, taka księga, taki plan działań dla miast. Chcemy, żeby wypracować właśnie w ramach tych wielu spotkań, wielu rozmów, wielu konferencji plan działań dla miast właśnie w obszarze tej polityki miejskiej, tego dobrego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i osób, które są decydentami, jeżeli chodzi o kształtowanie całej polityki miejskiej. Nie mam żadnych wątpliwości co do tych korzyści, o których pani wspomniała, ale chciałbym zapytać też o koszty, bo niektórzy mogą pytać, no jest to jednak impreza o globalnym zasięgu, ale kilkadziesiąt tysięcy osób przyjedzie, jeżeli oczywiście sytuacja pandemiczna pozwoli, ale na pewno te kilkadziesiąt tysięcy osób w taki czy inny sposób weźmie udział w tej konferencji. I czy już możemy mówić o jakichś szacunkowych kosztach? Ale też chciałbym zapytać, w jaki sposób miasto Katowice dostanie wsparcie ze strony rządowej organizacji tego i jakiego wsparcia także oczekuję, bo gdy się zastanawiam nad takimi dużymi organizacjami takich dużych imprez, jak choćby czy to Igrzyska Europejskie w Krakowie, które również są planowane w najbliższych latach, czy też choćby takie inne imprezy, które się już w Polsce odbywały, no tam często pojawiały się jakieś obietnice, czy też realizacje projektów infrastrukturalnych związanych właśnie czy to bezpośrednio z samą imprezą, czy też towarzyszącej tej imprezie. Czy w tym przypadku też o czymś takim będziemy mówili? Raczej tak, jeżeli chodzi o bardzo dużo pytań w jednym pytaniu, więc zaczynając od początku. Jeżeli chodzi o koszty, to mówimy dzisiaj o szacunkach, ponieważ wszystko będzie wiadomo po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu, ale szacujemy, że będzie to około 200 milionów złotych koszt takiej imprezy. Oczywiście planujemy tą imprezę organizując ją w dwóch formach, w formie zdalnej, w formie hybrydowej, w formie stacjonarnej, ponieważ nie wiemy, jak dalej pandemia się potoczy do przyszłego roku, więc ta organizacja też jest bardzo mocno skomplikowana. A szacunki powstawały na podstawie KOP-u, który również był organizowany w Katowicach, który również był organizowany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Stąd też ta kwota 200 milionów złotych. W ramach tej kwoty są również środki przewidziane na dotacje dla miasta Katowice, właśnie na organizację części działań, które będą niezbędne do tego, aby Światowe Forum Miejskie edycja 11 mogła być zrealizowana. To przede wszystkim te kwestie promocyjne, to te kwestie związane z transportem, bo za to odpowiada miasto Katowice, również z kwestią wolontariuszy, która będzie po stronie miasta Katowice. Natomiast całość organizacji, jak wynajęcie obiektu, jak zapewnienie tych kwestii bezpieczeństwa, oczywiście
oczywiście leży po stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy współpracy z poszczególnymi resortami, które też odpowiadają za obszar zdrowia, obszar ochrony, bezpieczeństwa. Więc tutaj ze sobą bardzo mocno współpracujemy, żeby można było właśnie bezpiecznie, ale też i pokazując uczestnikom to, co Katowice i Śląsk mają do zaoferowania. Wspomniała Pani o tym efekcie, który chcemy osiągnąć, czyli o tej księdze rozwiązań dla miast i dla polityk miejskich. Pewnie będziemy mówili o takim globalnym zasięgu tej księgi, no bo jednak cały kongres dotyczy, cała konferencja dotyczy właśnie miast globalnie. Ale jednak nie ma co ukrywać, że i polskie miasta mają swoje problemy, wyzwania. Te ostatnie dekady pewnie były jedne z najlepszych w historii polskich miast. Mimo to pojawiły się pewne problemy, o których teraz dyskutujemy. Pojawiła się też Krajowa Polityka Miejska. Teraz dyskutujemy o jej aktualizacji. Wczorajszy dzień kongresu był właśnie poświęcony temu tematowi. I chciałbym zapytać, jak właśnie ta organizacja Światowego Forum Miejskiego, ale też ta zbliżająca się aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej przełoży się czy to na działania rządu, czy też bardziej lokalnie patrząc na działania samorządów i jak pani chciała, żeby się przełożyła, bo to jak się przełoży, a jakie są oczekiwania, to pewnie nie zawsze to samo. Tak, już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy o tym, że każde miasto ma różne potrzeby, ma różne wyzwania rozwojowe i nie można nałożyć jednej nakładki, która będzie adekwatna dla wszystkich. Dlatego też w ramach tego planu działań dla miast chcemy przedstawić zarówno inwestycje, jak i wskaźniki rozwojowe, z których będzie mogło skorzystać każde miasto. Oczywiście kierujemy to do miast polskich, natomiast zachęcamy do tego i dzisiejsze moje spotkanie nawet z ministrami odpowiedzialnymi za polityki miejskie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie prosiłam o takie aktywne włączenie się właśnie w tworzenie tego planu działań dla miast. Każde państwo wykazało się dużym zrozumieniem, ale też chęcią udziału właśnie w kreowaniu tej nowej przestrzeni miejskiej, nowych możliwości rozwojowych dla miast. Oczywiście chcemy też, aby Komisja Europejska włączyła się w te nasze działania i również ten plan działań dla miast mógłby być taką formą strategii, podręcznika, wytycznych, instruktażu dla innych europejskich miast. No i zakładamy też, że biorąc pod uwagę, że jest to Światowe Forum Miejskie, czyli rozmawiamy ze wszystkimi przedstawicielami świata, no to będzie ono też takie adekwatne do wyzwań, przed którymi stoją inne miasta. Jesteśmy w Katowicach na Śląsku. Tutaj wiele z tych miast można nazwać pewnym laboratorium zmian, czy to transformacji gospodarczej, czy też nie tylko gospodarczej, ale również przestrzennej. W jaki sposób będziecie, jako państwo, jako rząd, jako organizatorzy forum miejskiego, chcieli jakby przekuć to, co się wydarzyło w Katowicach, czy to, co się ma wydarzyć w takich miastach, jak choćby Bytom, czy tych innych miastach, i Ruda Śląska, które stoją przed olbrzymimi zmianami związanymi z zmianą profilu działalności gospodarczej tego miasta i transformacją też energetyczną. I w jaki sposób to będzie państwo chcieli opowiedzieć globalnie, tak? Te zmiany, które dotyczą polskich miast i które polskie miasta jeszcze potrzebują oczywiście. Oprócz tego, że będziemy mogli o tym opowiedzieć, to jeszcze możemy to pokazać. Przecież możemy pokazać właśnie tą transformację Katowic, bo no jak wszyscy dobrze wiemy, jeszcze 30 lat temu była tutaj kopalnia i wydobywało się w tym właśnie miejscu węgiel, gdzie dzisiaj jesteśmy w centrum kongresowym. Więc oprócz tego, że możemy o tym mówić, możemy też to pokazywać, możemy pokazywać tą transformację z ludzką twarzą, która spowodowała, że mamy tereny zielone, mamy miejsce do spotkań kulturalno-biznesowych i mamy zadbane środowisko, więc na pewno chcemy to pokazywać. Dodatkowo też o tej transformacji energetycznej rozmawiamy już od kilku lat na forum Unii Europejskiej, kiedy to mówimy właśnie o sprawiedliwej transformacji miast czy regionów górniczych. Mówimy o tym, że ta transformacja przede wszystkim musi być sprawiedliwa, tak
aby nikt nie został w tyle. A tu Polska jednak jest no, tym krajem, które w większości opiera swój miks energetyczny właśnie na paliwach kopalnych. Dlatego też będziemy chcieli o tym rozmawiać. Będziemy chcieli też posłuchać przykładów innych, którzy przeprowadzili takie transformacje, aby właśnie w tych miastach, które są jeszcze przed transformacją, można było tą sprawiedliwą transformację pozostawiać bez uszczerbku dla ludzi, dla mieszkańców, dla miejsc pracy, ale też bez uszczerbku dla środowiska. Kończąc już powoli naszą rozmowę, bo czas nagli, chciałbym zapytać, bo oczywiście Światowe Forum Miejskie będzie okazją do wysłuchania wielu przykładów z różnych stron świata, z różnych miast, które są na różnym poziomie rozwoju, ale czy jest jakaś taka jedna rzecz, a może więcej rzeczy, które chciałaby pani, aby polscy samorządowcy, polskie miasta zaczerpnęły właśnie ze świata, czy to z tej bliższej zagranicy, dalszej zagranicy, coś, co dobrze, żeby w Polsce się pojawiło, bo będzie sprzyjało zarówno jakości życia w mieście, jak i też pewnie może zarządzaniu tymi miastami. Znaczy, ci państwo, którzy mnie znają i czasami śledzą to, co robię, wiedzą, że mam bzika na punkcie dostępności. Dostępności tej architektonicznej, ale również cyfrowej dla osób o szczególnych potrzebach, osób z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że ja bym chciała, żeby inne państwa czerpały przykłady z Polski, czerpały z tych dobrych doświadczeń, więc ja bym chciała też, żeby to Światowe Forum Miejskie, sesja 11, było takim miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły pokonać bariery architektoniczne, żeby się tutaj dostać i w pełni mogły uczestniczyć w panelach, które będą się tutaj odbywać, również tych na temat dostępności. Bardzo dziękuję za rozmowę, a ja już teraz zapraszam na przyszły rok, czerwiec 2022, do Katowic, gdzie miejmy nadzieję w tradycyjnej formie będzie okazja wysłuchać Światowego Forum Miejskiego i tych wszystkich wydarzeń jemu towarzyszących.